Na jeden dzień Piaski zmieniły się w rowerową stolicę Wielkopolski. Wszystko za sprawą mety wielkopolskiej ofensywy rowerowej od 4 lat mającej miejsce pod szkołą w Piaskach. Grupy rowerzystów z miejscowości na terenie powiatu gostyńskiego i okolicznych gmin miały do pokonania rekreacyjny dystans wyznaczony przez gminnych koordynatorów. Było około godziny 14 dojechać do mety. W podróż wyruszyli rowerzyści z gmin Borek, Piaski, Krobia, Pogorzela, Poniec, Pępowo i Miejska Górka, a także mieszkańcy Gostynia i Kościana. Pierwsi po kilku przygodach dotarli na metę, nieco przemoczeni rowerzyści z Ponieca. W Czechorowie spotkaliśmy się z burzą i takim, można powiedzieć, dużym, obfitym prysznicem, ale udało nam się dojść do siebie i wróciliśmy na trasę. Także wycieczka z przygodami, przebyliśmy 28 km. Nie było nam łatwo, ponieważ trasa jest dosyć zróżnicowana, jeśli chodzi o wzniesienia, ale wszyscy dotarli bezpiecznie i myślę, że wrócimy bezpiecznie do domu. Na wszystkich zmęczonych drogą na miejscu czekały grochówka, woda, ciasto, także odblaski i bidony rowerowe. W punkcie diagnostyki rowerowej Greenbike każdy mógł sprawdzić swój rower po trasie, dopompować koła czy przejechać się rowerem elektrycznym. Po raz pierwszy w historii ofensywy stanęło też stoisko Gostyńskiej Straży Miejskiej, gdzie każdy zainteresowany mógł za darmo oznaczyć rower. Chętnych nie zabrakło i kolejka rowerzystów nie zmniejszała się aż do końca imprezy. Gdy już wszystkie grupy odpoczywały na mecie, do Piasków dotarli oni, grupa retro-rowerowa z Gostynia, posiadacze starych rowerów, którzy sami ubrali się w stroje retro. Dają starym rowerom drugie życie, tym wyrzucanym, tym rdzewiejącym na tyłach garaży i wyruszają nimi w drogę, by cieszyć oczy miłośników dwóch kółek. Ci, którym nie zabrakło sił, mogli także wystartować we wspólnym treningu spinningu. O, możemy zaczynać, wszyscy są. Trening jest bardzo intensywny, trwa tylko pół godziny. Jazda różną prędkością, z różnym obciążeniem, przy rytmicznej muzyce i w słońcu nie były łatwe, ale i tak wszystkie rowery zapełniły się przedstawicielami gmin. Bo miłośników rowerów jest z roku na rok w Piaskach coraz więcej, a impreza wpływa także na rozwój regionalnej turystyki. I ostatnio wstajemy i siadamy. Stop! Brawo! Wszyscy przejechali! Ja się bardzo cieszę, że ta impreza w ogóle się rozrasta. Z roku na rok jest więcej uczestników, w tym roku jest ich około 500 już. Myślę, że w następnych latach będzie jeszcze więcej. Sądzę, że ta impreza na pewno wpływa na rozwój turystyki w naszym regionie, ponieważ rower staje się coraz bardziej popularnym środkiem lokomocji, ale też jako taki środek lokomocji dotyczący turystyki i zwiedzania naszych lokalnych tutaj miejsc. Podejrzewam, że wiele osób po raz pierwszy było w ogóle tutaj w Piaskach, może nawet w tym miejscu. Być może pewne grupy przejadą się kawałek dalej, zwiedzą Bazylikę Świętogórską, również inne zabytki. Także sądzę, że na pewno takie imprezy będą cały czas wpływać na rozwój turystyki, rekreacji i w ogóle na spotkania takie towarzyskie. Impreza nie odbyłaby się, gdyby nie Międzygminny Związek Turystyczny Wielkopolska Gościnna, który ofensywę organizuje od 5 lat, od 4 przy współpracy z władzami. To dzięki nim drogi prowadzące do Piasków zapełniają się rowerzystami, a na miejscu każdy może przekonać się o wielkopolskiej gościnności. Mamy doświadczenie, jest to po raz 5 taka impreza organizowana na terenie gminy Piaski. Myślę, że w pewnym sensie rutyna. Dzisiaj trochę pogoda niepewna, ale jak widać rowerzyści się takiej pogody nie boją. Natomiast od strony technicznej to nie działamy sami. Mamy partnerów, mamy powiat gostyński, mamy Towarzystwo Rowerowe imienia Błogosławionego Bojanowskiego, gminę Piaski, no i Starostwo Powiatowe w Gostyniu. Rajdowi towarzyszy jeszcze jedno wydarzenie. Tradycją dla takich bardziej zaawansowanych rowerzystów jest organizacja tego rajdu na 200, 201, w tym roku 204 km na 204 rocznicę Błogosławionego Bojanowskiego. Co roku jadą o 1 km więcej, by upamiętnić kolejne urodziny Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Kilka minut po 7 rano 41 rowerzystów wyruszyło z Piasków w trasę przez Borek, Pępowo, Poniec i Gostyń. Przejechali dwie pętle i 10 minut po 14 wjechali na metę w Piaskach. Pobili rekord trasy, co do prędkości średnia wyniosła 31 km. Wszyscy uczestnicy tej najdłuższej trasy zostali odznaczeni symbolicznym medalem w kształcie koła zębatego i łańcucha rowerowego. W oczekiwaniu na losowanie nagród w loterii fantowej, w której udział brali wszyscy rowerzyści, czas umilał koncert. Pokaz muzyczny dały zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach oraz Siostry Kozłowskie. Chcę ufać znów,
nasz, miłość aż po śmierć. Słyszę wspólne bicie naszych serc.